Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Szacuje się, że niemal co piąty z nas cierpi na zaparcia i niestety stosuje środki przeczyszczające. Proszę powiedzieć, co to jest zaparcie? Zaparcie. O zaparciu mówimy wtedy, kiedy pacjent oddaje dwa stolce lub mniej na tydzień. Jeśli pacjent oddaje dwa stolce lub mniej na miesiąc, mówimy o zaparciu ciężkim. I rzeczywiście, tak jak Pan mówi, około 20-30% naszej populacji cierpi na zaparcie. Około 20% osób stosuje z tego powodu środki przeczyszczające. I wiadomo, że w populacjach, gdzie spożycie warzyw, owoców jest znacznie większe niż u nas, na przykład w Azji, na zaparcia cierpi około 10% osób, znacznie mniej niż u nas. Czy zaparcie to choroba sama w sobie, czy raczej objaw jakichś niedomagań organizmu? Zaparcie jest objawem, może być objawem choroby albo naszego nieprawidłowego stylu życia, albo picia zbyt małej ilości płynów, czy spożywania zbyt małej ilości warzyw i owoców. No właśnie, tutaj dotykamy już kwestii przyczyn występowania zaparć. Jakie są najważniejsze? Najczęściej mamy do czynienia ze zbyt małą ilością wypijanych płynów. To jest pierwsza podstawowa przyczyna. Druga to jest zbyt małe przyjmowanie błonnika pokarmowego. A trzecia to jest zbyt mała aktywność fizyczna. Generalnie to są trzy takie najczęstsze błędy prowadzące do zaparć. Należy też jednak pamiętać, że zaparcie może być objawem choroby. Na przykład raka jelita grubego, zwężenia jelita z innych przyczyn niż rak. Może też towarzyszyć chorobom metabolicznym, na przykład niedoczynności tarczycy, czy chorobie Parkinsona, chorobom neurologicznym. Występuje też często u osób, które są ciężko chore, leżą. W związku z tym jelita pracują wolniej niż normalnie i to prowadzi do zaparcia. Czyli nie jest to taka błaha dolegliwość, nie można jej lekceważyć. Kiedy należy z tym się udać do lekarza? Wtedy, kiedy przeszkadza w życiu, a sami nie potrafimy poradzić sobie z tym problemem, ale także wtedy, kiedy mamy domieszkę krwi w stolcu, wtedy, kiedy stolce stają się cienkie, ołówkowate, może to świadczyć o zwężeniu, najczęściej w odbycie czy w odbytnicy, co prowadzi do właśnie wydalania takich stolców cienkich, ołówkowatych. Wtedy, kiedy zaparciu towarzyszy chudnięcie, około 10% masy ciała może pacjent schudnąć w ciągu 3-6 miesięcy. Jeśli nie jest to zamierzone chudnięcie, to też trzeba się zgłosić do lekarza. Jeśli zaparciu towarzyszy niedokrwistość, to także powinniśmy myśleć o tym, że przyczyną zaparcia nie jest jedynie nieprawidłowy styl życia, ale też może to być wynikiem choroby. Kiedy wystąpi już u nas zaparcie, czy sięgnięcie po środki przeczyszczające to jest dobry ruch, czy należy coś innego zrobić? Najpierw należy pamiętać o spożywaniu większej ilości płynów, bo zazwyczaj przyjmujemy zbyt małą ilość, to znaczy poniżej 1,5 litra. Zaleca się spożywanie przynajmniej 2 do 2,5 litra płynów dziennie. To zależy też oczywiście od tego, czy osoba jest czy pacjent jest osobą wysoką, dużą, czy też jest drobną, z niewielką masą ciała. To pierwsza rzecz.
Następna to trzeba zwrócić uwagę na ilość spożywanego błonnika, czyli ilość spożywanych warzyw i owoców. Ta ilość spożywanych i owoców, i warzyw powinna się kształtować na poziomie mniej więcej 0,5 kg. I trzeba pamiętać o zwiększeniu aktywności fizycznej. Jeśli na przykład spożywanie takiej ilości warzyw i owoców jest z jakiegoś powodu trudne, możemy wspomóc się błonnikiem, czy to w postaci rozpuszczalnego błonnika dostępnego w aptekach bez recepty, czy też w postaci otrębów pszennych. I zalecamy zwiększanie ilości błonnika przez stopniowe dodawanie otrębów pszennych, na przykład otrębów pszennych do swojej diety. Czyli myśląc o tym, żeby dodawać na przykład 4 czy 5 nawet łyżek otrębów do diety, to początkowo zalecamy przyjmowanie łyżki przez kilka pierwszych dni, łyżki otrębów pszennych na przykład do jogurtu czy do mleka, czy do wody. I należy pamiętać, że jeżeli przyjmujemy ten błonnik w postaci na przykład otrębów, czyli w postaci i rozpuszczalnej, i nierozpuszczalnej, bo właśnie otręby mają w sobie błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, to trzeba wypijać do tego odpowiednią ilość płynu. Bo jeżeli przyjmujemy błonnik nierozpuszczalny i wypijemy zbyt małą ilość płynu, to z tego błonnika może powstać tak jakby korek nawet w jelitach, co doprowadzi w efekcie do nasilenia zaparć. Też powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli pacjent ma zwężone jelito z jakiegoś powodu, to powinien dodawać sobie do pokarmów błonnik rozpuszczalny, a nie ten, który ma frakcję rozpuszczalną i nierozpuszczalną. Czyli co, można taki wniosek wyciągnąć, że głównym powodem występowania zaparć jest jednak niewłaściwa dieta i niewłaściwy styl życia, prawda? Tak jest. Nie jest to choroba genetyczna? To znaczy najczęściej nie. Najczęściej nie. Bywają choroby, które są uwarunkowane genetycznie i im towarzyszy zaparcie, natomiast najczęściej mamy do czynienia właśnie z tą nieprawidłową dietą, nieprawidłowym, zbyt małą ilością wypijanych płynów. Chciałbym jeszcze dopytać o błonnik. Zaleca Pani dodawanie do różnych potraw, żeby wspomóc jelita, tak, w oczyszczaniu się. Ale czy jest jakiś limit przyjmowania tego błonnika? Czy, krótko mówiąc, czy nie można go zjeść za dużo i czy nie można sobie w ten sposób jakoś zaszkodzić? Znaczy, zalecana ilość spożywanego błonnika to jest przynajmniej 35 gramów na dobę. W wybranych przypadkach możemy dążyć do spożywania nawet 50 czy 70 gramów błonnika. Co właśnie ta podstawowa zawartość błonnika w diecie zawiera się w około 300-400 gramach warzyw i owoców. Mówi się, że zalecane takie spożycie, tak jak powiedziałam, to jest około 0,5 kg. Może też warto przypomnieć, że błonnik zwiększa jakby zawartość wody w stolcu, co przyczynia się do zmiękczenia konsystencji stolca, a także promuje rozwój bakterii probiotycznych, które także mają dobry wpływ na nasze jelita, na kolonocyty, czyli komórki wyściełające jelito grube. Bakterie probiotyczne wytwarzają między innymi kwas masłowy, który odżywia komórki jelita i promuje tę prawidłową czynność jelita. Czyli nie ma negatywnych skutków nadmiernego stosowania błonnika, tak? Znaczy, jeśli będziemy stosować zbyt dużą ilość, no to może dojść do rozwoju biegunki na przykład. U niektórych pacjentów spożywanie zbyt dużej ilości błonnika tego nierozpuszczalnego może nasilać wzdęcia brzucha. No właśnie, myślę, że zawsze warto pacjentowi zalecić spożywanie mniejszej ilości białego pieczywa i białej mąki. To są
takie produkty, które są niskobłonnikowe, czy też na przykład kasza manna, biały ryż, także mają niewielką zawartość błonnika. I te produkty warto zamienić na zdrowsze, o większej zawartości błonnika, czyli chleb biały czy bułki na pieczywo razowe, graham ma dużą zawartość błonnika, kaszę na przykład manną na kaszę gryczaną, czy makaron zwykły na razowy, albo ryż biały na brązowy. Czyli krótko mówiąc, preferujemy błonnik, który jest zawarty w żywności w sposób naturalny, oczywiście, a nie dodawanie tego błonnika w postaci preparatu, tak? Oczywiście. Jest to lepsze wyjście. Chciałbym jeszcze prosić, żeby Pani powiedziała, jakie mogą być skutki nieleczonego zaparcia, gdyby ktoś to jakoś ignorował i bagatelizował. No, możemy się spodziewać rozwoju guzków krwawniczych, czyli tak zwanych żylaków odbytu u takich osób, czy też stanów zapalnych wokół odbytu, powstawania szczelin odbytu. Może to też wiązać się z sytuacją, kiedy pacjent boi się oddać stolec, co nasila zaparcie i w efekcie może prowadzić do takiej dysfunkcji w życiu psychicznym pacjenta. Może jakby ten lęk może przesłaniać prawidłowe funkcjonowanie chorych. Także na pewno warto zawsze po jakimś niedługim czasie próbowania leczenia zaparcia we własnym zakresie zgłosić się do lekarza i uzyskać, lub też do dietetyka, i uzyskać taką prawdziwą i lekarską, i dietetyczną poradę w celu zapobiegania zaparciu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.